W dzisiejszym odcinku polecimy Wam najlepsze wegańskie i wegetariańskie restauracje w Warszawie. Będzie bardzo różnorodnie, a wszystkim niedowiarkom udowodnimy, że bezmięsne jedzenie może być szalenie smaczne. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku wyruszymy w Warszawie, by pokazać Wam najlepsze wegetariańskie i wegańskie restauracje w stolicy. Część z nich odwiedzimy specjalnie na potrzeby filmu, a o niektórych tylko wspomnimy, bo znacie je już z poprzednich vlogów. I tutaj ważna informacja, będą to tylko i wyłącznie restauracje w 100% wegetariańskie lub w 100% wegańskie. Są oczywiście knajpki, w których można znaleźć i fantastyczne propozycje bezmięsne, i równie rewelacyjne dania mięsne, ale o nich może opowiemy po prostu innym razem, bo i tak w tym filmie będzie bardzo dużo rekomendacji. Zanim zaczniemy, przypomnę Wam jeszcze o naszym newsletterze. Zakładaliśmy go głównie z myślą jako taką pomoc przy promocji e-booka o restauracjach w Zakopanem, ale już teraz szykujemy drugi e-book, tym razem o restauracjach w Warszawie, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to wchodźcie na maciej.je/newsletter i zapisujcie się na listę. Pamiętajcie tylko, że po zapisaniu się w przeglądarce musicie jeszcze to wszystko potwierdzić, klikając w link, który przyjdzie do Was w mailu. Jeśli tego nie zrobicie, no to nie będziemy mogli informować Was o postępie w pracy nad e-bookiem. Tyle słowem wstępu, lecimy z jedzeniem. Zaczynamy, słuchajcie, od najgorętszej miejscówki z jedzeniem wegańskim, czyli od Peaches Gastro Girls. Jest to knajpka przy klubie Spatif. Jak sama nazwa wskazuje, pracują tu tylko dziewczyny. No i jest to restauracja wegańska, która od kilku miesięcy jest na ustach wszystkich. Otworzyła się bodajże w trakcie lockdownu, na początku na wynos. A teraz tutaj mamy środę wieczór, no i prawdziwe tłumy. Dostać tutaj stolik jest trudno. Nie jest to niemożliwe, ale trzeba rezerwować stoliki przez internet. Zobaczymy, co to będzie. Czy to jest dużo hałasu o jakieś wielkie pyszności, czy może jednak ten hype jest troszeczkę przesadzony. Tutaj też jest cała karta koktajli autorskich. Ja sobie zamówiłem cytrusowy gimlet, gin, biały grejpfrut, mandarynka, kafir i zioła. Najbardziej czuć ten kafir. Co mi bardzo odpowiada, to jest smak Tajlandii. Dostaliśmy i zjedliśmy już nasze przystawki. Ta pierwsza została nam polecona przez panią i jest to pomidor bawole serce ze śliwką brzoskwiniową, nektarynką, praliną migdałową, kimchi winegre, świeżym oregano i skórką cytryny. Czyli ktoś by powiedział, same warzywa i owoce, z tych warzyw i owoców tyle wyciągnięto smaków, że jest to przepyszne, bardzo intensywne. To kimchi winegre jest świetne, takie kwaśne bardziej niż pikantne. Ta pralina migdałowa też wprowadza wiele zamieszania. Kwaśne śliwki, słodkie pomidory, kwaśno słodka nektarynka. No, przepyszna rzecz. Ale ta druga przystawka też jest super. To jest pak czuj z kumkwatem, sosem z czarnego octu ryżowego i soku z mandarynki. Do tego jest olej chili, szczypior, pestki dyni, mięta pieprzowa. Tutaj było słodko-kwaśne, to jest bardziej słono, aczkolwiek też te wszystkie inne smaki się pojawiają. Ten sos jest fantastyczny. Mi w sumie chyba bardziej sos z tego pak choja smakuje. Jeśli chodzi o dania główne, to poszliśmy w Tajlandię, ale to nie jest tak, że tutaj są tylko tajskie dania. Jest też coś chińskiego, meksykańskiego, czy indyjskiego, czy japońskiego. Mówię chińskie, indyjskie, tajskie, ale to jest inspirowane tymi kuchniami. I mamy curry. Curry robione na własnej paście z żółtą cukinią, żotwią, no i była jeszcze czereśnie, chyba już nie ma. Myślałem, że to będzie curry z czereśnią, to że to będzie jakaś taka wesoła wariacja na temat tajskiego curry, ale to jest takie prawilne tajskie curry, tylko po prostu z jakimiś tam autorskimi dodatkami. Jest naprawdę świetne. To jest jeden z lepszych curry, jeśli nie najlepszy, jak jadłem w Warszawie. Ono nie jest przesłudzone, a to tak często bywa niestety w tajskich knajpach w Polsce. Jest dość pikantne, naprawdę jest pikantne. No i są fajne dodatki. A druga rzecz, którą wzięliśmy, to jest tajski bowl. Tu jest bardzo dużo rzeczy. Jest ryż, jest kruszony tofu z dodatkami, są sajgonki, jest ananas z ogórkiem, cebulą, czosnkiem, imbirem i kefirem, jest kolendra, są chipsy z zielonego banana, czyli zostały takie kawałki banana smażone na głębokim tłuszczu w panierce. Tutaj wprowadzają element słodyczy. No i jest sałatka z papai, na którą się najbardziej napaliłem, bo myślałem, że to będzie takie papaja salad, są tam. Czyli tarta papaja z dodatkiem chili, ostra, taka soczysta, jak w Tajlandii, no ale to nie to.
To jest inna sałatka z papai. Też dobra, ale nie aż tak pyszna. To było naprawdę świetne kulinarne doświadczenie. Jedzenie w Peaches Gastro Girls zrobiło dla nas ogromne wrażenie i nie dziwi nas duże zainteresowanie tym miejscem. Koniecznie wpadnijcie tu na świetne przystawki i wybitne curry. A jakie są ceny? Starter z pomidorem bawole serce 28 zł, pak choi 27 zł, tajski bowl 36 zł, a czerwone curry 38 zł. Inną knajpką z kuchniami z całego świata jest Ósma Kolonia. Lokal znajduje się na Żoliborzu, a w menu traficie na sporo nawiązań do kuchni azjatyckich, ale też na przykład do kuchni meksykańskiej. Zjecie tu zarówno potrawy wegetariańskie, jak i w 100% wegańskie. Podobne klimaty znajdziecie też na Brackiej 20. Zjecie tu pyszne dania nawiązujące do dań kuchni azjatyckich, z moim ulubionym Korean Fried Tofu na czele, ale są tutaj też wersje znanych i lubianych potraw domowej kuchni polskiej. Oferta Brackiej 20 jest w 100% roślinna, a teraz przenosimy się nieopodal. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to La Vegana, czyli wegańska restauracja z kuchniami azjatyckimi. Przede wszystkim można tutaj znaleźć dania z kuchni wietnamskiej, z kuchni tajskiej, jest coś z kuchni indonezyjskiej, coś z kuchni japońskiej, ale dominują nazwy wietnamskie. Zamówiliśmy jakieś rzeczy, będą takie małe miseczki, będą zupy, no i zobaczymy. La Vegana otworzyła się w czerwcu tego roku, także jest to bardzo nowiutkie miejsce, ale kiedy was zapytałem na Instagramie, jakie wegańskie i wegetariańskie restauracje w Warszawie polecacie, no to bardzo dużo takich odpowiedzi miałem, że tutaj jest super. No to sprawdzamy. Mamy już nasze dania, dostaliśmy je w sumie wszystkie naraz i menu w La Veganie dzieli się na miski oraz duże dania. Miski to są takie właśnie malutkie dania, którymi fajnie się można podzielić, między 10 kilkanaście złotych. My zamówiliśmy 4 różne. Najciekawsze są chyba wegańskie krewetki tutaj. Kształtem przypominają krewetkę, są w panierce i co najlepsze, w smaku i w konsystencji też całkiem dobrze tą krewetkę imitują. Ale nie wiesz, co to jest? Nie jest to oczywiście kropka w kropkę jak krewetka. Ta konsystencja no troszeczkę się różni mimo wszystko, ale serio, jeśli chodzi o jakieś takie imitacje mięs, no to jest jedna z lepszych rzeczy, jakich próbowałem. Do tego to są jakieś sałaty, sos mango. Druga fajna rzecz to tofu bulgogi, czyli smażone tofu pokrojone w taką kostkę, w takim słodko-pikantnym sosie. Do tego mamy jeszcze grzybki, no i generalnie to się super wcina. Kolejna mała rzecz to tofu z liśćmi raram, imbirem i wszystko zawinięte jest w nori. Zadziwiająco soczyste jest to tofu. Nie wygląda, ale nie wiem, czy to zasługa imbiru, czy tych liści, czy jakiegoś specjalnego sposobu przygotowania, ale to jest naprawdę smaczne. Ostatnia rzecz, chyba najmniej udana z tych małych miseczek, choć wciąż dobra, to pierożki gyoza. To pierożki z warzywami, polane takim sosem mango, wakame oraz sezamem. No tutaj bez większych zaskoczeń jest to spoko. Ale myślę, że następnym razem wziąłbym coś innego. W ramach dużych dań mamy dwie zupy. Jedna zupa to jest ramen i jej nie polecam, bo można zjeść w Warszawie dobry wegański ramen, o czym się jeszcze przekonacie w tym odcinku. A ten jest po prostu taki dość nijaki, jeśli chodzi o bulion. Ot lekko pikantny, ale jest taki rosół warzywny z dodatkiem czegoś pikantnego. Plus za to, że to jest faktycznie makaron ramen, bo w wielu miejscach bywa różnie z tym. Dodatki moim zdaniem są ok. Jest fajne tofu, jest fajne niemięso, takie imitujące mięso mielone, ale ze względu na ten bulion raczej no, nie mogę wam tej zupy zarekomendować, tym bardziej, że są inne fajne zupy w karcie i ja mam jedną z nich. Jest to zupa buntang z makaronem ryżowym, tofu w formie takich smażonych paseczków, bardzo chrupiące, zwłaszcza na początku było bardzo chrupiące, teraz wiadomo, troszkę wchłonęło bulionu. Mamy też takie tofu, o, takie bez obróbki termicznej, tylko pocięte na malutkie paski oraz nie mięso, prawdopodobnie z seitanu. Smakuje podobnie jak mięso, bo to jest chyba zaprawione jakimś sosem sojowym, dzięki czemu mamy tutaj dużo takiego smaku umami, ale konsystencja mięsna już nie jest. Gdybyśmy widzieli mięso tak wyglądające w bulionie, no to by się je dłużej, o wiele dłużej przeżuwało, to się tak rozpływa troszkę w ustach. Do tego mamy bulion, kwaśno-ostry, bardziej kwaśny niż ostry. Było to wszystko naprawdę smaczne, słuchajcie. Polecam zamawiać zwłaszcza te dania wietnamskie, pochodzące z kuchni wietnamskiej. Ile to wszystko kosztuje? To tofu z liśćmi raram i imbirem owinięte w nori 12 zł, pierożki 12 zł, tofu bulgogi 10 zł,
wegańskie krewetki 10 zł. Także widzicie, te małe miseczki są naprawdę tanie. Ale też chodzi o to, żeby ich więcej zamówić, żeby można było więcej spróbować. Ramen za 30 zł i zupa buntang też 30 zł. Do tego lemoniady po złotych 10. Ramen w La Veganie nam nie podpasował, ale w Warszawie możecie zjeść naprawdę fantastyczny i w 100% wegański ramen. Wystarczy odwiedzić Vegan Ramen Shop. Dziś jest to już taka mała sieć z 3 punktami i znajdziecie tam ramen wegański, w którym ani przez chwilę nie będzie brakować wam mięsa, gwarantuję. Co więcej, moim zdaniem to jeden z najlepszych ramen barów w Warszawie, również wtedy, gdy bierzemy pod uwagę te wszystkie niewegańskie. Innym miejscem na wegański ramen w Warszawie jest Uki Green, w którym właśnie siedzimy. Jak sama nazwa może niektórych nakierowywać, jest to siostrzany lokal Uki Uki, czyli bardzo popularnej restauracji z ramenem i sudonem. Uki Green ma chyba troszkę mniejszy fame. Zamówiliśmy rameny, zamówiliśmy jakieś przystawki, dodatki. Póki co ja sobie piję domową kolę. Nie wygląda jak kola. A smakuje dość podobnie do coli, z taką nutką cynamonu. Zresztą widać, że te korzenne przyprawy tutaj są. Jak się człowiek przyjrzy, no to widzi. Wasze zdrówka. Mamy już nasze zamówienie i to, co dostaliśmy, troszkę przynajmniej mnie zaskoczyło. Zwłaszcza ten ramen, który ja sobie wybrałem. Jest to Agemen Tantan Ramen, czyli wersja Tantanmena z makaronem smażonym. Nie ma takich kluch gotowanych, tylko one są smażone, przez to są chrupiące. Oczywiście pod wpływem bulionu one troszkę nasiąkają, nie są już aż tak chrupiące. I do tego mamy mnóstwo dodatków. Ta miska aż buchała kolorami różnymi, bo mieliśmy i kalafiora, i kolendrę, i mięso sojowe, takie ala mięso mielone, na pikantnie zrobione, dużo jakiejś zieleniny. No i jest też bulion, którego na początku nie było widać, ale jest to taki zawiesisty, intensywny, lekko pikantny bulion, nawet trochę bardziej już, czyli rzecz, z czego Tantanmen słynie. No i jest to świetny ramen. Taki inny, taka ciekawostka bardziej, no bo ten smażony makaron to jednak pewnie nie każdemu będzie odpowiadał, ale ja się cieszę, że w końcu spróbowałem czegoś nowego, bo w sumie tak jak chodzimy po tych ramen barach, to ciągle te rameny są do siebie w jakimś tam stopniu podobne, zwłaszcza jak się zamawia Tantanmen. Tutaj coś innego i naprawdę mogę go wam polecić. Drugi ramen to mushroom shoyu ramen. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ramen bardzo grzybowy, jeśli chodzi o bulion. Bulion taki klarowny, na bazie sosów sojowych i na bazie grzybów. Ojej, to jest taka grzybowa esencja. Ja, jak wiecie, może nie jestem jakimś wielkim fanem grzybów, ale takie buliony jak najbardziej doceniam. Część dodatków podobna do tych, co ja miałem, bo też jest zielenina, szczypiorek, czerwona cebula. Są też oczywiście pieczarki, nie mogłoby ich tutaj zabraknąć, oraz inne grzybki. No i sam makaron już taki gotowany. O. To jest ten sam makaron co w Uki Uki, a Uki Uki z czego jak z czego, ale właśnie z perfekcyjnego makaronu do ramenu słynie. No i mamy jeszcze pierożki gyoza etnik. One są tutaj w wersji z kolendrą i z sosem trawy cytrynowej. W środku też jakieś grzyby, jakieś niemięso. Bardzo smaczne, ten sos jest pyszny, dopełnia smaku tych pierożków rewelacyjnie. No i jeszcze jest dużo kolendry. Jak zobaczyłem ten bukiet kolendry na tych pierożkach, to no, byłem zachwycony, bo ja uwielbiam kolendrę. No i ostatnia rzecz, czyli rzecz, z której troszkę Uki Green słynie, bo chyba nigdzie w Warszawie czegoś podobnego nie jadłem, to jest wegański węgorz, czyli coś, co smakuje jak węgorz, ale tym węgorzem absolutnie nie jest. Nori imituje skórkę. Mięso węgorza, szczerze mówiąc, nie wiem z czego jest. Ale ma to smak i konsystencję, która takiego węgorza przypomina. Tutaj jeszcze to wszystko jest podane na ryżu z sosem, ale jakiś taki sos teriyaki. No i jest jeszcze marynowana rzodkiew. Tutaj w menu widzę, że jest napisane, z czego jest ten wegański węgorz. Jest on z korzenia lotosu, ziemniaka, koniaku. Nie chodzi o koniak w sensie alkohol, tylko coś. Oraz no, wodorosty nori, które rzeczywiście tutaj widać. Pyszna uczta. Najbardziej mi chyba te rameny smakują. Zwłaszcza ten ostry. Chociaż ten grzybowy też jest bardzo, bardzo smaczny. Myślę, że ramen z Uki Green pokazuje, podobnie jak ramen z Vegan Ramen Shopu, że może być dobry bezmięsny ramen, że ten bezmięsny ramen może być równie fantastyczny, co ten mięsny. Nie będę tutaj się jednak bawił wybieranie, co jest lepsze, Vegan Ramen Shop czy Uki Green, bo te rameny w obu tych miejscach są różne, są inne i warto, myślę, wszystkich spróbować. Jeszcze tylko ceny. Mushroom Shoyu Ramen 34 zł,
agemen tantan ramen 36 zł, gyozy 20 zł, węgorz 20 zł, no i cola 12 zł. Pozostając w klimatach japońskich, polecę jeszcze Yumiko Vegan Sushi. To w 100% wegański sushi bar, w którym ryby zastąpione są produktami pochodzenia roślinnego. Na całe szczęście nikt tutaj nie idzie na skróty i zjecie tu nie tylko takie klasyczne wege rolki z ogórkiem, tykwą, daikonem czy awokado, ale też takie bardziej kreatywne i zaskakujące propozycje. Obecnie Yumiko posiada dwa lokale, jeden w centrum, a drugi na Mokotowie. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to Szuk na Ochocie. Byliśmy tutaj już nie raz, ale na śniadaniu. Mają tutaj świetne sety śniadaniowe, które no, wyróżniają się na tle śniadaniowej oferty w całej Warszawie. A dzisiaj jesteśmy tutaj pierwszy raz w trakcie pory lunchowo-obiadowej. Nie jest jednak tak, że pierwszy raz będziemy coś jeść z menu popołudniowego, bo parę razy już zamawialiśmy Szuk do domu. Szuk to jest przede wszystkim miejsce na mezę. Na bliskowschodnie meze, czyli wiecie, te wszystkie humusy, różnorakie pasty, falafele itd., itd. Aczkolwiek troszkę z tej niszy Szuk wychodzi i można tutaj też zjeść inne dania kuchni bliskowschodniej, a także kuchni azjatyckich. Zwłaszcza w trakcie lunchu takie azjatyckie propozycje się pojawiają, bo to też jest duży atut Szuka, czyli menu lunchowe dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16. 27 zł badania. Dzisiaj też takiego lunchu spróbujemy. Generalnie Szuk jest restauracją wegetariańską, także spotkacie tutaj jakieś produkty od zwierzęca typu masło, albo jajka, albo sery, ale jest też spory wybór dań typowo 100% wegańskich. One są oczywiście oznaczone w karcie literką V. Tak jak mówiłem, w ramach dzisiejszego lunchu są takie dania bardziej azjatyckie. Tutaj mam zupę tom yum z tofu i grzybami shiitake. Czuć w bulionie te grzyby shiitake. Nie jest ta zupa aż tak kwaśna, jak bywają zupy tom yum, ani nie jest aż tak ostra, jak bywają zupy tom yum. Także, bo to było w stałej karcie, to myślę, by się nie broniło. Ale w ramach lunchu wchodzi całkiem dobrze. Przejdę do meze. Staliśmy taką wieżyczkę z trzech meze, bo można sobie zamówić meze trio, czyli po prostu trzy dowolnie wybrane meze. I tutaj na górze mamy hummus z awokado i pistacjami. Super rzecz. Niżej jest labneh z chili, a na samym dole jest sałatka z bakłażana. Sałatka z bakłażana jest z dodatkiem harisy, melasy z granatu, pestek z granatu i świeżej mięty. Mi chyba najbardziej ten hummus smakuje. Ale tu są same dobre rzeczy. Awokado, kolendra, pistacje. Ten serek też jest bardzo dobry. Myślałem, że będzie mocniej czuć to chili. To chili to tak po chwili dopiero się pojawia. Najciekawsze, co nie znaczy, że najsmaczniejsza jest moim zdaniem ta sałatka z bakłażana, bo to są takie chyba pieczone bakłażany w takim słodkim sosie na bazie właśnie melasy z granatu. Do tego jest mięta. Gdybym miał to zjeść samemu, to bym pewnie nie dał rady. Ale do podziału na więcej osób takie meze też jest fajne, też jest troszkę pikantne. Naliczyłem tutaj 23 różne meze. To są różne humusy, to też jest na przykład miks oliwek czy pikle. Są też falafele albo jakieś smażone pierożki. Także wybór jest ogromny. My akurat wybraliśmy takie trzy. Ogranicza nas w zasadzie tylko wyobraźnia. To jest bardzo dobry burger, słuchajcie. Cieszy mnie to, bo lubię dobre burgery. Nie, co my tutaj mamy w ogóle? Mamy halloumi, które jest najważniejsze, i drugą najważniejszą rzeczą jest tutaj grillowany ananas. Nie każdy lubi dodatek ananasa, ale akurat w tym burgerze doskonale on pasuje. Jest czerwona cebula, jest sałata, no i majonez. Nie jest to burger wegański, to jest burger wegetariański, bo raz, że buła jest maślana, dwa, że jest halloumi. Napisane, że Srira majonez, czy z dodatkiem Srira, czy, ale ja w sumie czuję sam majonez. Do tego mamy bardzo ładne frytki, takie grubiutkie, miękkie w środku, na zewnątrz chrupiące, oraz domowy ketchup, też bardzo smaczny. Dużo osób mi tego halloumi burgera wcześniej polecało i się z nimi zgadzam. To jest naprawdę świetny wege burger. Też zauważyłem, że częściej smakują mi wege burgery właśnie jak jest jakiś ser halloumi albo coś innego, a nie są to jakieś wymyślone kotlety warzywne. Nie jest to niestety wegański burger, no więc weganie takiego halloumi burgera już nie zjedzą. Danie główne w dzisiejszym lunchu to pulpety w sosie teriyaki z dodatkiem piklowanej marchewki oraz rzepy. No i do tego jeszcze jest ryż. No i te pulpety to są pulpety warzywne. Czuć, że one są z warzyw. Może je przekroję, to wam pokażę, jak to wygląda od środka.
No sos teriyaki to wiecie, sos sojowy plus miodek. W skrócie tak to można streścić. Czyli jest i słono, i słodko. Tutaj bardziej słodko. Ale no, to jest taki sos, który ja szczerze mówiąc uwielbiam. To był bardzo smaczny posiłek. Bardziej nam chyba smakowały te rzeczy ze stałej karty niż lunch. Które jest jednak w atrakcyjnej cenie, bo za 27 zł macie dwa dania. W burgerze jedyne czego mi zabrakło to tej sriracha trochę więcej. Żeby to było i słodkie, i majonezowe, i serowe. Ale też żeby było troszkę ostrego uderzenia. Najlepsze myślę z tego wszystkiego były meze. Na nie tutaj na 100% warto przychodzić i myślę, że my będziemy wpadać na nie częściej. Szybko ceny. Meze trio. Czyli te trzy meze do wyboru 36 zł, lunch tak jak mówiłem 27 zł, a halloumi burger 37 zł. Tyle z Szuku, lecimy dalej. Po Szuku, w którym mieliśmy mezę, przyszliśmy do Meze. To jest lokal na Mokotowie, który specjalizuje się właśnie w mezę i znajduje się przy ulicy Różanej. Wielokrotnie stąd zamawialiśmy coś na wynos, nigdy nie jedliśmy na miejscu. Lokal jest taki mniej restauracyjny niż Szuk. To zamawia się przy barze, dostaje się, wiecie, takie znane z jakichś food courtów urządzonka i złożyliśmy zamówienie. Tutaj te mezy można zamawiać w formie zestawów. Jest tych zestawów kilka, około 10. One są różne, każdy ma coś innego do zaoferowania. My zamówiliśmy dwa i do tego jeszcze taki jeden hummus. Mamy herbatkę, którą dostaliśmy w gratisie, bo ktoś wcześniej się pomylił przy składaniu zamówienia. I ta herbatka została zrobiona, ale ten ktoś jej nie chciał. Tutaj moje zamówienie, czyli talerz sabich. Mamy tutaj hummus, mamy ostry sos, mamy taką sałatkę arabską. Do tego grillowany bakłażan, jajko na twardo oraz mango. Bakłażan mi z tego najbardziej smakuje, ma taką fajną, chrupiącą skórkę. A w środku jest taki rozpływający się w ustach, taki bardzo aromatyczny, no jest pyszny. Hummus jest kremowy, bardzo dobry, akurat hummus znam właśnie z wielu zamówień na dowóz. Fajnie, że jest to mango i że jest go dużo. To daje tutaj temu słodyczy, zwłaszcza, że pod mango jest ten ostry sos, który z kolei wprowadza sporo pikantności. A propos pikantnych rzeczy, to sobie zamówiliśmy hummus z jalapeno. I tak sobie myśleliśmy, że to po prostu będzie hummus wymieszany z delikatną ilością jalapeno. A tu tego jalapeno jest mnóstwo, słuchajcie. Jalapeniowa bomba, można powiedzieć. A kto lubi jalapeno? Moja żona Sonia. To są właśnie takie dwa zestawy. Do tego oczywiście są pity. Tutaj już jedna troszkę naderwana. No i mamy też talerz grecki. Na nim są falafele, jest ser halloumi, jest dolma, czyli te takie a la gołąbki w liściach winogron. Też jest hummus, są oliwki oraz tzatziki. Sonia mówi, że wszystko pyszne. Ja jej wierzę. Najbardziej, największą chętkę mam na to halloumi, które tutaj widzę. Jak wiecie, to uwielbiam halloumi. Wczoraj w burgerze. Dzisiaj na talerzu. To było, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Jak widzieliście, zamówiliśmy dwa dania wegetariańskie, bo było jajko i było halloumi, ale w ofercie przeważają dania wegańskie. Nie ma żadnych dań mięsnych, więc jest 100% wegetariańsko i tak na 80% wegańsko. W zależności od tego oczywiście, co sobie zamówicie. Ile to kosztuje? Talerz grecki 28 zł, talerz sabich 27 zł, a hummus z jalapeno 18 zł. Bardzo smacznie, niedosyta, w dobrej cenie, lecimy dalej. A jak od klimatów bliskowschodnich wolicie te meksykańskie, no to spróbujcie koniecznie wegańskie burrito w momenciku przy Poznańskiej. Jest bardzo smaczne i sycące, a burrito California to już prawdziwy klasyk. A jeśli z kolei chcielibyście zjeść coś bardziej zbliżonego do polskich domowych obiadów i coś, co przy okazji jest w 100% wegańskie, no to udajcie się do Local Vegan Bistro przy Kruczej. Tutejsze wegańskie schabowe są już w zasadzie legendarne. I to już koniec naszego wege maratonu. Przypomnę jeszcze raz o naszym newsletterze. Wchodźcie na maciej.je/newsletter i zapisujcie się, jeśli chcecie być informowani o tym, jak pracujemy nad e-bookiem dotyczącym warszawskich restauracji. Pamiętajcie tylko, że po zapisaniu się w przeglądarce musicie jeszcze potwierdzić, klikając w link, który przyjdzie do Was w mailu. Bez tego niestety nie będziemy mogli Wam wysyłać żadnych maili. I tak już zupełnie na zakończenie, dajcie znać, jakie Wy wege knajpki w Warszawie lubicie, do jakich chętnie chodzicie. Może macie inne propozycje niż my, więc jesteśmy ich bardzo ciekawi, bo nie wszędzie byliśmy oczywiście. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.